Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się już w drugim epizodzie z gry Dicey Dungeons. A więc tak, dzisiaj nareszcie, w sumie dzisiaj po raz kolejny właśnie się tu widzimy i rozpoczynamy przygodę z naszą drugą postacią. Konkretnie mówiąc złodziejem, jak widzicie, poziom trudności 2 gwiazdki, w przeciwieństwie do wojownika, który miał 1 gwiazdkę. Więc no, będzie trudniej, ale czy na pewno przekonamy się dzisiaj w dzisiejszym podejściu? A póki co, nie przejmując się niczym, po prostu rozpoczynamy przygodę jako złodziej. Brawo dla kolejnego niedzielnego, dzielnego konkurenta. Ma wielkie nadzieje, wielkie marzenia i podpisał zobowiązanie, że nie będzie próbować podać nas do sądu. Oto złodziej! Co jest? Halo? Co się psuło? Chwila, to z tym kostkami tu tak dosłownie? Dosłownie, wszystko jest tu dosłownie. Powiedz mi, złodzieju, cóż cię sprowadza na arenę straszliwego losu? Okej, kostka. Dobra. Cóż, moi przyjaciele zdają się nie brać tego na poważnie, ale ja biorę. Zamierzam wygrać $1 miliard. A co zrobisz z pieniędzmi, jeśli wygrasz? Wszystko, co mi się zaważy. Przez resztę życia. Cóż, los sprzyja zuchwałym. Tak przynajmniej twierdzą ci, którzy jeszcze mnie nie spotkali. Zaczynajmy. No dobra, dawaj to. No więc złodziej. Powiem wam szczerze, postać, która jest trochę mniejsza od wojownika, jak samo to wskazywało. Rozpoczynamy z wytrychem, który dzieli kostkę na 2. Oraz szkieletem, maksymalnie 3, zadaje obrażenia wielokrotnego użytku. Czyli jak już widać na początku, złodziej polega bardziej na niskich numerach, niż to miało miejsce z wojownikiem, więc no. No i póki co, więc to może być trochę ciężka, póki co wilczek, wysoka odporność na truciznę. I proszę, tu jest kolejna cecha naszego złodzieja. Hał, hał, hał. Powtórz następny atak. Jak widzicie, to jest zdolność naszego przeciwnika. I tak, cechą złodzieja jest to, że właśnie no, na początku tury kradnie losową zdolność przeciwnika. Ale coś tym przejmujmy i oczywiście 4-1. Jak widzicie, no, wytrych niestety nam tutaj nie sprzyjał, więc możemy zadać tylko 4 obrażenia. A póki co to przy to są. W sumie przerzucamy tam. I tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście. Mamy teraz tylko jedną rundę, żeby go pokonać. Aha. No cóż. Trzymajcie kciuki, żeby wyszło 3-3. 5-1, no widzicie to. Gdybyśmy teraz dostali 3-3, to byśmy już wygrali. Ale nie, musiało być jak zwykle. No i teraz 8 obrażeń w nas. Niestety. To ładuje nam naszą zdolność. Oj, znowu aktywował, super. Konkretnie mówiąc, pochowy rzut, który wyrzuca 4 dodatkowe jedynki. No. Fajne, ale czy na pewno potrzebne? Niekoniecznie. Przynajmniej nie teraz. No, i jeszcze wracając teraz do kwestii jedynek. To wytrych jest kolejny sposób na to, by multiplikować jedynki, czyli tworzyć dodatkowe kostki. Popchnięcie, wartość kostki plus 1 przyda się. Więc tak, przy użyciu wytrycha z jednej jedynki można zrobić 2 jedynki. Kolejny magiczny sposób na to, żeby mieć więcej kostek. Więc tak, gorący łeb, podatność na lód. Niestety lodu nie mamy. Więc mamy 3-1, więc w ten sposób proszę jedynka. Jedynkę zmieniamy w 2 i mamy więcej obrażeń. Podpalnie kostki, czy u niego ma sens? Może i ma. Dobra, czemu nie? Zawsze będziemy się utrzymać obrażenia, żeby wziąć kostkę. Więc no. No niestety miał im większą prażystą, więc tak. Nie skorzysta z oferty. 4-4. Najgorzej. 3-1, dobra, zmieniamy to w 3-2. Tak. Tak, chyba i widzicie. No, to niby ciężej, ale z drugiej strony moim zdaniem jest bardzo prosto. No i wziął 2. Tym samym skazał się na śmierć. I my weźmiemy teraz tą 2 płonącą. Spadając z niskiego stanu zdrowia, ale to nie problem. Nawet się nie starałem. Jak chcesz, to sobie wygrywaj. Proszę bardzo. No. Bo jak widzicie, udało się wygrać, mamy level upa, o 4 więcej życia oraz dodatkowa kostka. Super rzecz. I powiem wam szczerze, jeśli chodzi o złodzieja, to najlepsze co może być, to mieć jak najwięcej kostek i proszę, alchemiczka. Ciekawy przeciwnik, muszę wam przyznać, ale zanim do niej, to idziemy do czarodzieja. I co? Trafiło się zaklęcie zamrażające.
Nawet skorzystamy. Chociaż wtedy, jeśli to zrobić, nie bym piątki podzielić. Dobra, dzielimy piątkę, licząc na to, że coś się trafi. No i się nie trafiło, to pechowy rzut. No, i teraz powinniśmy sobie jakoś poradzić. Nawet jeśli nie najlepiej, to wiecie, przynajmniej mamy mnóstwo kostek do wykorzystania w sztylecie. I tak. Ja wiadomo, że on nam zamroży kostki. To prawda, ale... Wiecie, niech sobie zamroża, jedynki też są dobre. Tak, więc teraz to. To. I pomału walczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, jeszcze 6. Dostał trójkę, czyli... Trucizna 4. Nie najgorzej, i tak raczej pełni tej trucizny to on nie wykorzysta. No, chyba że będziemy mieć takie podziewne rzuty. I tak, 4 jest pewniejszą liczbą, więc tak, tak. I niestety jednego obrażenia zabrakło, ale nie będę bardzo pochowego rzutu, bo jeszcze może być potrzebny. A teraz uniknij następnego ataku. No, najlepszy efekt się trafił, szczerze, patrząc za to, ile ma życia, to takie uniki następnego ataku nic mi nie da, proszę, proszę, i dziękuję bardzo, wygraliśmy. Dobra. I teraz tak, to tutaj. Muchawka z D2, obrażenia za 5, wielkotnego użytku. Oczywiście, że skorzystam, fajna rzecz, wiecie, nadmiar kostek zawsze mamy gdzie wrzucać. A teraz alchemiczka. I proszę, no, nawet udało się za pierwszym razem trafić najlepszym, czego ma. Alchemiczka, jak widzimy, tutaj kilka mikstur. 8 obrażeń, raz na bitwę. 5 trucizny, raz na bitwę. Zadaj obrażenia 8, podpal wszystkie kostki, raz na bitwę. I zamień się w niedźwiedzie, odzyskaj 12 zdrowia. Proszę, a my to akurat mamy. Na tych kostkach mamy 4. Dorzucamy 4 jedynki. I dziękuję bardzo. Wezmę sobie jeszcze tak zrobię, bo czemu nie? Zostajemy niedźwiedziem. Trochę głupie było tamto, ale tak, no trudno zrobiłem. I teraz mamy 2 ataki niedźwiedzia. Gorzej, że ona pewnie też się stanie niedźwiedziem. Chyba, że nie. Nie, zadaję jej 8 obrażeń, okej. I proszę, nasze zdolności się teraz całkowicie zmieniły. Po pierwsze nie kradniemy, po drugie mamy niedźwiedzi cios za 10 obrażeń. A po drugie, nieważne jaka kostka, możemy ją wrzucić, żeby bić, zabić. No, po to. Jezu, jakie bym głupi, stracił mi ten punkt obrażeń. Ale tak, oto i niedźwiedź. Wszystko w temacie. No, i robisz trochę niebezpiecznie. Ale nie martwcie się tym, jakoś to wygramy. O tak, z tego co pamiętam, to było jabłko, więc no jabłuszko nas uleczy. A nawet nie trzeba, mam level up'a. I teraz możemy wziąć 6 dodatkowego zdrowia, albo powtórzyć sobie atak niedźwiedzia szarża. Bierzemy szarża. I jeśli o to chodzi, to tutaj w granicy z niedźwiedziem mamy tylko właśnie takie specyficzne niedźwiedzie rzeczy. Wszystko, co mieliśmy wcześniej, przepadło. Więc idziemy tu, walczymy. I zobaczycie zaraz, jak to pięknie będzie działało. Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że uda mi się tak, że uda mnie się tak szybko pokazać wam, jak działa niedźwiedź. Ale cóż, no, jej, po prostu się udało. I tak, walczymy z driadą, która może zatruwać i bić obrażenia oraz się leczyć. Nie jest jakoś taka... Potężna, moim zdaniem. Jest to dosyć słaby przeciwnik. Ciekawe... Nigdy, naprawdę nigdy nie widziałem, żeby ktoś miał problemy z driadą. No, chyba że przychodził na niskim HP, to wtedy okej, ale no. Bez tego to raczej... Po prostu każdy pokonywał od tak, jak ja tu teraz. I tak, expy, idziemy, zbieramy jabłka, bo są smaczne. I przy okazji specjalny dialog. Chodź, chodź, wyglądasz świetnie, bardzo wuchacuj i drapieżnie. Pasuje ci, niestety nie ma dzisiaj nic na twój rozmiar. No. Fajne dialogi, właśnie tego typu, sklepy znikają, nie możemy z nich korzystać. A póki co tutaj mamy za czarodziejką ulepszenie, a za tą dwójką mamy... przedmiot i wyjście. Zaczynamy od czarodziejki, pójdziemy na ulepszenie, potem do pirata, nawiedzą nas tego słoja i zobaczymy, jak to będzie. A póki co, no, dużo mówić chyba nie trzeba. Poza tym, że trafił mi się wielki fart i... O. No, wiecie co, tutaj jest akurat moim zdaniem teraz spory dylemat, bo możemy albo ją bić od razu, albo zrobić szarża na następną rundę. Wiecie co, fajny pomysł, ale nie. Ja wolę bić od razu obrażenia, niż liczyć na to, że jakieś się trafią. No i wiedźma, tak jak już kiedyś z nią walczyliśmy. Widzicie, jak działa.
a całe szczęście trafiło się jej najgorzej jak mogło. I... no... to żyje. Ale spokojnie, wiem, że mógłbym cios użyć, jednak ja jestem Januszem. Oszczędzam bardzo na takich rzeczach. Już na tym nie stracę, mi się wydaje. A czy nie, dobra, życia trochę poszło, ale... na szczęście pirat nie jest wielkim przeciwnikiem, więc tak, damy radę. A póki co, expy, jabłko i kowadło. O, witaj alchemiku, chwila, a to ty, świetnie, zobaczymy co da się zrobić dla tych pazurów. Może mogę przyjść szarze, żeby była tylko za 5? Albo tutaj plus 4 na ataku niedźwiedzia i wiecie co? Teraz będę chyba... szarże czy atak, wiecie co, to jest spory dylemat. Bo te obie opcje są dobre, ale... chyba lepiej niż dwa obrażenia więcej bić na jednej kostce, to mieć szybsze szarże. Więc polepszamy, jej, nasze szarże będą dużo częstsze. Czyli inaczej mówiąc, jeśli kości będą fartowe, to... co drugą rundę będziemy mieć nawet podwojenie obrażeń. I teraz tak, jak tutaj rzucasz... to będzie 5, jak rzucę 6, to będzie 8. Dobra, zrobimy w ten sposób i w następnym rzucie będziemy mieć szarże, jak mówiłem. Będzie potężnie. I jeśli będą fartowne rzuty, to nawet nie przeżyję tego. Gorzej, że my dostaniemy 6 obrażeń, ale no. Oszczędzając nawet na tej mojej mocy, możemy to wygrać. Dodaję 6. Musiałbym tego zrobić w ten sposób, ale dobra. I proszę, szarża nam to wygrała. Bez marnowania ciosu niedźwiedzia. Więc jest dobrze. I awans. Dodatkowa kostka, jej. Super. No, i słoik. Więc walczymy ze słoikiem. Bardzo odporny na truciznę. I... jeśli się nie mylę, słoik trochę wredny gościu. A nie, dobra, pomyliłem go z kimś innym. Więc dobra. Daję truciznę, podwaja truciznę. No, nic groźnego, więc... ja. Nie ma czym się przejmować, a póki co... właśnie na tylu kostkach to co chwilę będziemy aktywować niedźwiedzią szarżę, więc... ktoś mi mówi, że będziemy mieli po prostu bardzo łatwą rozgrywkę. To prawda, trochę smutne to, bo wiecie, zobaczycie jak działa... złodziej, ale zobaczycie za to jak działa niedźwiedź, więc no... przynajmniej jakiś plus. I tak... pokonaliśmy słoika. Mamy przedmiota, którym jest... koszyk piknikowy, zachowaj kostkę na następną turę. Fajny efekt, jak widzicie. I no, schodzimy. Aha. I zobaczmy, jak tutaj to wygląda. No, nie najlepiej. No, dobra, wybaczcie to krótkie cięcie, ale miałem jedną ważną sprawę do załatwienia. A teraz nie przejmujmy się niczym. Idziemy na Krakena, żeby zobaczyć kolejny przedmiotik, który się pojawi, po czym standardowo zajmujemy się resztą. I teraz tak, 5 kostek, Kraken jest naprawdę groźny tym razem. Za 5 poślep 2 kostki, za 4 rzuć klątwę. I za parzystą dominacja. Zadaj jedno obrażenie plus 1 za każde użycie. Tu już zdaje, wiecie, 1, potem 2, potem 3, 4 i tak dalej, więc trzeba go szybko wyeliminować. I w takiej sytuacji... zrobimy to tak. To tak. I nawet nie będę czekał, klikamy, po prostu musimy go wyeliminować czym prędzej. Bo jak widać, jest niebezpiecznie. To szczęście klątwy nie ma. I tak. Zaryzykuję w ten sposób. Dobra. Nie było najlepiej, ale też nie najgorzej. Okej, dwa obrażenia. Kurczę, mogłem tam użyć jeszcze tego, żeby zachować. No trudno. Ale i tak, wygramy zanim on się rozpędzi. Chociaż jak widzicie już coraz bardziej. Dobra, udało się. I udało się. Okej. Więc teraz, co skrywa skrzynka? Niedźwiedź zamach. Zadaj obrażenia max 3, zrobić kostkę. Darmowe obrażenia. Na razie tu mogę wziąć, czemu nie. Jemy jabłko i idziemy już na Yetiego. Którego nie jestem pewien, czy znamy, czy nie znamy. Jest podatny na ogień, jak widać. Oraz ma mnóstwo rzeczy związanych z zamrażaniem. 4 kostki, nieparzyste.
I tak, bijanie nieparzystych zamraża kostki. Jak ma dwie jedynki, to można zmrozić wszystkie kostki. Wy to widzicie. Normalnie jak na złość, teraz nie dostałem czego mniejszego niż 3. No cóż. Przynajmniej udało się już zbić mu 24 zdrowia w jedną turę. Więc no, dostaniemy za to co prawda aż 10. Jednak nie ma co się przejmować. Moglibyśmy wykończyć go niedźwiedzim ciosem, albo to daje 3 obrażenia. Daje 6, 9. Akurat 9 obrażeń. Dobra, to zrobimy to inteligentniej. Bo teraz to akurat wystarczy. I dziękuję bardzo. Wygrane. Co ty tu w ogóle robisz? Te lochy kiedyś były fajne. A teraz już nie są. A, dobra. Teraz oczywiście punkt wymian. O, teraz jesteś niedźwiedzień. Wymiany zdecydowanie na lepsze. Niestety nie mam nic dla ciebie do wymiany. Oczywiście. No i... Rochatyniec. Żuk. Groźny z toporem. Oraz... Co tam jeszcze poza tym toporem miał? Jeśli się nie mylę, chyba... Coś, co blokował kostki? Tak, zadaj 5 obrażeń i zablokuj kostkę. Oczywiście, mimo wszystko nie ma co się przejmować. Ponownie, wielki start. Bez niedźwiedziego ciosu, bo nie czuję, żeby to było aż takie potrzebne. Pieseł mi się rozczekał, mam nadzieję, że nie słyszycie. I tak, otrzymaliśmy trochę obrażeń. Nie najlepiej, ale nie ma co się przejmować. I tak. To tu. To tu. O, i wygraliśmy. Dzięki temu, że miałem darmowe obrażenia. Było to lepiej niż ten koszyk, muszę przyznać. W szczególności jak ma się dużo kostek. I teraz dodatkowe zdrowie albo ulepszamy. Oczywiście, że ulepszamy. Teraz będziemy mogli do 4 tutaj. Co jest niezłe, ale nie? Lepiej ulepszyć moim zdaniem atak niedźwiedzia, żeby już bił plus 4. W taki sposób wiecie. Na najniższej kostce bijemy 5. Zamiast 3, co już jest sporą opcją. O, i proszę kolejne ulepszenie. Śpiewaczka, wikliniak, banshee, niedobrze. A zacznijmy od Wilkora, żeby ulepszyć sobie od razu atak niedźwiedzia. Potencjalnie. Więc tak. Tym razem rzuty mamy nie najlepsze. Ale nie ma co się przejmować. Bo i tak wszystko jest ok. No i teraz na 4 już mamy 8. Nie, to jest piękne. To jest po prostu piękne. Zobaczycie, że dzięki temu może nam się uda wygrać. I ma dubel? Oczywiście, że ma. Na 2 duble. Wiesz, normalnie tak jak to było w poprzedniej rozgrywce, gdzie też zawsze miał dwa duble. No trudno się mówi. O, i teraz najgorzej. Może nie zadziałać. Zadziałało. O, i teraz najgorsze. Zaryzykować czy nie? Zaryzykuję. No oczywiście, że nie zadziałało. I teraz, żeby już więcej obrażeń nie dostawać, nie mieć problemów. Klik, no, przyciska i tak to się jeszcze naładuje niejednokrotnie. I mamy wygrane. I dobra. Mogę tylko potem żałować, ale ulepszymy na... No, nasz atak niedźwiedzia. Obawiłem teraz plus 4, więc będzie dobrze. Śpiewaczkę na koniec, od razu mówię, zostawiam, bo jest bardzo irytująca. A wolę zacząć od czegoś przyjemniejszego, jak na przykład wikliniak, który ma chyba wiklinowy kostur, tak? I muchołówkę. Nic szczególnego, już z nim walczyliśmy poza tym. Dobra. Zaczynamy standardowo, tak? Tak. Tak. No i pięknie, już większość zdrowia mała ze zabraną. Okej. Okay. 6, więc oczywiście za 6 się wyleczy. I mały wiklinowy kostur będzie odliczał. Nic szczególnego. Z tego co widzę, to tu już mamy gwarant wygranej. O, nawet nie musiałem wykorzystać wszystkich kostek, więc jej. Ktoś mi mówi, że ja to wygram bez problemu. No chyba, że bossu mnie stłamsi. Bo tak też jest możliwe. No i teraz tak, Banshee. Powiem szczerze, jej nie kojarzę. To my tu mamy jęk, ucisz wroga. Uj, niedobrze, chociaż nie jest aż takie złe, bo jęk, uciszenie, jej uciszenie to działa tak, że po prostu nie możemy tego użyć. Nie pamiętam, czy to się ładuje, czy nie. Ale tak, nie jest najgorsze. Chociaż jest, no, irytujące. Lament, czyli po prostu zadaje cokolwiek, przy 6 zamraża. Niebezpieczne, no i 2 klątwa. Będzie niedobrze. Ale lepiej sobie poradzimy. I teraz tak... Podwojenie da nam 16 plus do tego będzie 5. 16 plus 5 to jest
Gdzie 1? Natomiast gdybyśmy to zrobili w ten sposób, to będzie 8 i 7, czyli 16. Czy nawet 15, nie 16. Te. Więc bardziej się płaci to podwoić, dobra? Ja naprawdę tam wrzuciłem... Nie, tam wrzuciłem naprawdę wyższy numer. Jak jestem jełup. Ale tak, 3 szóstki i 5. 2 szóstki i 5 w sumie. Okej, okay, widać, że to się ładuje mimo wszystko. Nie najgorzej, powiem szczerze. Nie mogę użyć, co jest irytujące, ale... Daję 6. A to 5. Czyli w sumie będę miał 10 zamiast... 10, 15 zamiast... 12. Dobra. Nie, to było głupie. Na pewno będę miał 10 zamiast 12 właśnie. Więc tego lepiej nie robić. No, mimo wszystko. Tak. Tego co widzę, to po prostu mój umysł ma dzisiaj lagi, ale... Na tyle małe lagi, że jeszcze jestem w stanie to przetworzyć prawidłowo. Oczywiście jak zwykle uciszony. 15 życia nam zostało i 14. Tym razem bez zamrażania. I tak, 9 tutaj, czy może lepiej? Nie, nie. Zaczniemy od tego oczywiście. Potem tak, tak. No i teraz już wygrana. Na stówkę. No, więc jak widzicie, Banshee jest trochę trudniejsza, ale nadal nie jest nic wielkiego. A tutaj mamy pułapkę na niedźwiedzie, zablokuj kostkę za 1. Moim zdaniem słabe. Słabe, jeśli nie będzie bossa, który zamraża. Bo akurat z jajem tego nie użyjemy. Innymi też nie ma co używać. I co? To już sobie zostawię na bossa. Zrobimy tak. No, piękne. Piękne po prostu. Niedźwiedzi cios. I tak jej nie dobiję w tej rundzie, więc nie ma co. I proszę, śpiewaczka. Max 4 zadaje obrażenia. Max 4 zadaje obrażenia i oczywiście osłabia. No i co najgorzej. Wysoką to zadaje 12. Jak się trafi, to już jest masakra. Póki co tutaj mamy atak niedźwiedzia, który ma max 4. Po prostu, nic więcej. Jest to problem szczególny. Więc i tak, dziękuję bardzo, wygrywamy. Ale no, nieprzyjemne. A teraz maksymalny poziom, więcej zdrowia i kolejna kostka, której nie będę miał jak użyć. Więc super. No teraz idziemy na bossa. Nic więcej już chyba zrobić nie można i walczymy niedźwiedziem kontra Buster. Buster. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy my z nim nie walczyliśmy też ostatnio. Chyba. Zresztą zobaczymy po jego tekście. Teksty się zmieniają na bazie tego, czy się walczył, czy nie. Chyba. O, czas na kolejną walkę. Uwielbiam walczyć. Tak, czyli walczyliśmy z nim poprzednio. Okej. Nawet nie ma co czekać. Piątka na pewno idzie tutaj. Tam. Szkoda, że nie mam, wiecie, co zrobić z tymi wszystkimi kostkami, ale... Najważniejsze, że możemy po prostu i tak bić. Dosyć efektywnie, efektownie. No, na Buster natomiast aż dwa ataki wypluje w nas. Szkoda. Jednocześnie nie jest to wielki problem. Podpalenie. Czy musimy się przejmować podpaleniem? Powiedziałbym, że nie. Chociaż... Po co ja ruszyłem tamto? Mogłem wziąć raz piątkę, ale dobra, mniejsza. Udało się wygrać od razu. I tak. Cóż za zwycięstwo! Muszę przyznać, że wyglądasz bardzo szykownie. To co, kręcimy kołem? I uwaga, 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 wygraliśmy... Zupełnie nic. Peszek. Chodźmy teraz do działu strojów. Niech ktoś pozbędzie się tych włosów. I tak, nasz złodziej niedźwiedź tak zaliczył wyzwanie numer 1, rozdział 1. Odlokowując nam robota. Tak więc no, zrobiliśmy wszystko. Odcinek bardzo krótki, co ciekawe. I cóż... Nie wiem, czy jest powód jakiś, żeby się z tego cieszyć, czy smucić. I tak, może nie będę dużo mówił, po prostu zostawię tak to krócej. I tak, mam nadzieję, że wam się podobało, bo ja jestem bardzo zadowolony z tego, że już przy pierwszym spotkaniu z złodziejem, zwanym Kradziokiem po śląsku, no, udało się po prostu pokazać wam takiego wielkiego, tajemniczego sekreta jak niedźwiedzia i w ogóle. I jednocześnie nie przejmujcie się tym, że go nie pokazałem, jeszcze będzie dużo okazji, żebyście zobaczyli, jak działa złodziej. A póki co to tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę, no i do zobaczenia już w następnym odcinku, który będzie, jak będzie, więc trzymajcie się i hej, hej!